Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam świeżą garść wycieków, parę ciekawostek i inne sekrety sezonu 5. Jedna z, jeśli nie największa, jak dotąd aktualizacja 5.0 przyniosła nam wiele nowości. W karnecie bojowym możemy odblokować teraz nie tylko superowe skiny, a także piłki do różnych gier, które są nowym sposobem na zabawę w Fortnite. I tak jak przewidzieliśmy i chcieliśmy, nasza mapa została wzbogacona o nowy pustynny obszar z miasteczkami, torem wyścigowym i dinozaurami. Oraz o nową miejscówkę zastępującą akry anarchii, a dokładniej pole do gry w golfa. Do tego, na górce przy butnym brzegu pojawiła się nowa wikingowa lokacja ze statkiem, spadającym śniegiem oraz wodospadem. Stadion za to został usunięty, a wypasiona wyrwa już kompletnie zarosła zielenią i rdzą. Co ciekawe, meteoryt zniknął. Z bunkrem w płaczącej puszczy nadal nic się nie dzieje. Poza tym, w niektórych miejscach na mapie możemy zobaczyć Moai prosto z Wysp Wielkanocnych, w okolicy których są nie tylko skrzynki, a także portale, które jeśli wejdziemy, wystrzeliwują nas w powietrze, abyśmy mogli ponownie dokonać lotu nad ziemią. Otrzymaliśmy też nowy sposób transportu, a dokładniej wózki golfowe. Można nimi robić niezłe drifty. Ale czy wiedzieliście, że po wjechaniu nimi w jeden z wcześniej wspomnianych portali, to zostaniemy wystrzeleni na pokładzie pojazdu? To wzbudziło moją ciekawość. Chciałem sprawdzić, jak sprawa będzie wyglądała z launchpadem. Po drodze znalazłem wózek golfowy i panel skokowy. Zbudowałem odpowiednią konstrukcję i... No niestety. Sprawa kończy się w ten sam sposób, jak w przypadku wózków sklepowych. A szkoda. Jeśli bardzo chcecie się wystrzelić, to ewentualnie możecie użyć granatów albo C4. Ale urwał! Poza tym, pan Burgel przeteleportował się z powrotem z rzeczywistości na jedną z górek na mapie, a znak NOM z sklepu NOM ze sklepowej zadyby znajduje się niedaleko karkołomnego kina. Tylko co z panem Pomidorkiem? Na dachu restauracji w pomidorowym przesiłku możemy znaleźć taki oto znak, ale nic więcej. Tak za to prezentuje się nowy ekran słodkiej wygranej. Pora na wycieki i nadchodzące skiny, emotki i tym podobne. Fortnite Battle Royale na swoim Twitterze podaje, że w plikach gry pojawiły się kolejne linijki tekstu powiązane z systemem podarunków. Do tego doszukał się w plikach gry wzmianki o przedmiocie nazwanym Pool Floaty. Z opisu wiemy, że byłby to nadbuchiwany basenik, który po przebiciu wyśle nas w latającą podróż. W kosmetycznym temacie za to tak prezentują się nadchodzące do sklepu ubiory. Fortnite Leakage za to na swoim Twitterze zaprezentował nam nadchodzące emotki w grze z dźwiękiem. Zapraszam do oglądania. Jeśli chcecie serduszko, to koniecznie napiszcie, który skin i emotka są według was najlepsze. Moje faworyty to Magnus i Hula. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.